Hello, tutaj MV, witam Was w moim pierwszym podcaście. No właśnie, ale czy podcaście? Podcast chyba powinien być tworzony na żywo, jeżeli się nie mylę. To bardziej taki vlog? Nie, vlog to też powinna być kamerka. No ale powiedzmy, że coś na wzór podcastu, bo jednak będzie to troszeczkę edytowane, aczkolwiek postaram się jak najbardziej surowo przedstawić swoje myśli, czy też spekulacje dotyczące niektórych filmów. Dlaczego robię podcast? Może dlatego, że teraz jest troszeczkę taki bardziej leniwy sezon w kinach, nie dzieje się nic ciekawego. Nic, na co bym chciał teraz iść i zrecenzować, chociaż ze mną to jest bardzo różnie, zaraz mogę powiedzieć, hej, może jednak pójdę do kina. I właśnie dlatego stworzyłem sobie ten mały podcastik, w którym chcę omówić kilka informacji, jakie ostatnio wyciekły do sieci, a także odpowiedzieć na kilka pytań, które przesyłacie do nas, które przesyłacie do mnie na Facebooka czy też na maila, aczkolwiek nie będę podawać od kogo te pytania otrzymałem, bo no nie mówiłem, że będę się dzielić, czy będę odpowiadać na nie online, więc może te osoby nie chcą, żeby podawać ich nick czy maila. Aczkolwiek będę robić następne podcasty i możecie przesyłać pytania, jeżeli macie jakieś, na mojego Facebooka czy też na maila z dopiskiem podcast i wtedy już, jeżeli wybiorę to pytanie, no to będę podawać, od kogo je otrzymałem. No dobra, no to zaczynamy. Okej, i pierwsze, czym się zajmę, to będzie pytanie od jednego z Facebookowiczów. I brzmi ono następująco. Czy czekam na to? Remake. Tak, krótko i na temat, można powiedzieć. Bardzo szybkie pytanie. No, nie wiem, czy każdy z Was wie, ale już 8 września, jeżeli dobrze pamiętam, 8 września wejdzie na ekrany to. Ekranizacja powieści Stephena Kinga, mistrza horroru. O czym opowiada? No cóż, wiesz, nie czytałem książki. Muszę się przyznać, że nie czytałem nigdy to, więc nie mogę tak pokrótce dobrze streścić, o czym jest powieść. Aczkolwiek widziałem ten serial telewizyjny, mini serial telewizyjny, podzielony chyba na dwie części z 1990 roku. Też oczywiście pod nazwą It, to, gdzie Tim Curry grał Pennywise'a, ponieważ film, czy też powieść, opowiada właśnie o Pennywise'ie, klaunie, przerażającym klaunie, który żywi się strachem dzieci. No i mniej więcej o tym, tak pokrótce streszczając treść tego filmu, właśnie o tym najprawdopodobniej będzie także i ten film, czyli morderczy klaun i chyba 7 dzieci, jeżeli się nie mylę, 7 albo 6 dzieci, którzy będą się chcieli mu przeciwstawić i będą chcieli go zabić. I teraz tak, czy czekam na ten film? Powiem Wam tak, nie jestem fanem horrorów, ok? Nie przepadam za nimi. Wszystkie te Annabelle, Ring i tak dalej, no nie przepadam po prostu za horrorami. Bardziej thrillery, bardziej jakieś filmy grozy, Get Out, czyli Uciekam, bardzo jeden z lepszych, świetny, po prostu świetny film, jeden z lepszych w tym roku. Don't Breathe, Nie Oddychaj, też kapitalny, ale jeżeli chodzi o takie nadprzyrodzone, to raczej no nie jestem fanem. Nie jestem fanem tego gatunku. Oczywiście klasyki, takie jak Freddy Krueger, Piątek 13, Halloween, to oczywiście tak, wszystkie oglądałem, a także widziałem, co zresztą już mówiłem, to z 1990. I muszę Wam powiedzieć, że ta scena w kanalizacji, gdzie Pennywise otwiera swoją paszczę z tymi zębami i później urywa tą rękę temu dzieciakowi, to chyba jedna z najbardziej przerażających scen mojego dzieciństwa. Naprawdę. Nawet Freddy Krueger nie był tak przerażający dla mnie, jak ta scena. Ta jedna scena. Nie mówię, że film był cały dla mnie przerażający, ale ta jedna scena po prostu wywarła na mnie tak niesamowitą stygmę w mózgu, że czuję to aż do dziś. Ale pomimo tego, marketing do It, do tego nowego, jest tak kapitalny, że wiecie co? Chyba się skuszę, tak, i pójdę na ten film. Poza tym jest też taka mała dyskusja w necie ostatnio, że dlatego, iż Mroczna Wieża, inny film na podstawie powieści Stephena Kinga, nie zarobił praktycznie żadnych pieniędzy, czy też ma duże straty, to że Pennywise jest także skazany na porażkę i no nie zgodzę się właśnie z tym. Uważam, że It ma tak kapitalny marketing, że odniesie sukces box-office'owy. A nawet może i jeżeli chodzi o opinie i krytyków i widzów, takich zwykłych. Mroczna Wieża miała swoje problemy właśnie przez marketing, właśnie przez to, że chyba zwiastun do tego filmu wyszedł na 1,5 miesiąca przed samą premierą. Nikt o tym filmie nie mówił kompletnie, a przy tym filmie cokolwiek się pojawi z promocyjnych materiałów, czy to klip, czy to zdjęcie, czy to zwiastun, to zawsze jest o tym głośno, jeżeli chodzi o sieć.
Także wydaje mi się, że ten film na pewno zarobi pieniądze, na pewno będzie sukcesem i tak, i wybiorę się na niego, żeby sprawdzić, czy ten Pennywise będzie tak samo przerażać jak tamten, przynajmniej ta jedna scena. Możliwe także, że jeżeli osiągnie bardzo duży sukces, to otrzymamy także drugą część, ponieważ ten film ma się skupić tylko na przeszłości, czyli na samych dzieciakach. A z tego pierwszego filmu wiemy, że cała powieść także dzieje się, jak te dzieciaki już są dorosłe i po raz drugi, czy tam wtóry, muszą się zmierzyć z Pennywise'em. Więc możliwe, że jeżeli pierwszy film będzie sukcesem, to za jakieś 2 lata otrzymamy drugi film. Już z dzieciakami, które są dorosłe. No i jeżeli chodzi o to, to chyba wydaje mi się, że wszystko w tym temacie. Kolejnym tematem, jakim chciałem się zająć, to Małpy 4. A mianowicie kontynuacji serii Planety Małp. Czy warto robić czwartą część? Nie tak dawno Matt Reeves, reżyser trzeciej części Planety Małp, Wojna o Planety Małp, powiedział, że byłby zainteresowany kontynuowaniem tej sagi. O, jeżeli nie oglądałeś Wojny o Planety Małp i nie chcesz sobie popsuć emocji związanej z oglądaniem jej po raz pierwszy, no to może nie słuchaj tego, co mam tutaj do powiedzenia. Tylko ostrzegam, bo będzie tu dużo spoilerów dotyczących właśnie trzeciej części. Więc, czy warto robić czwartą część? Powiem tak, jestem na tak i trochę na nie. Na nie, ponieważ pierwsza część, czyli Geneza, druga część Ewolucja i trzecia część Wojna o Planetę Małp to zamknięty temat. A zamknięciem jest po prostu no, śmierć Cezara. Cezar umiera na końcu Wojny o Planetę Małp. No i wydaje się, że trylogia jest kapitalnie, czy też bardzo dobrze zamknięta. Początek, rozwinięcie i zakończenie. Nie potrzebuje sequela, aczkolwiek, jeżeli miałby już powstać sequel, to w sumie nie widzę problemu, żeby mógł powstać. I jest kilka dróg, które może, czy które mógłby podążyć właśnie Matt Reeves, reżyser tej serii, czy też no, dwóch w sumie tylko części, bo on zrobił Ewolucję i Wojnę. Pierwszą część Rupert Wyatt wykonał i zrobił kawał dobrej roboty, naprawdę świetny. Wszystkie trzy filmy są świetne. Z tego, co zauważyłem w sieci, to problemami, jakie mają ludzie z kontynuacją czwartej części, są trzy pytania. Dosłownie trzy. Pierwsze pytanie to, gdzie warto iść? Znaczy, w którą stronę? Jak wiadomo, pod koniec wirus, który zabijał ludzi, ewoluował i teraz stają się oni niemi i przygłupi, czyli stają się czymś takim, z czym spotkał się Charlton Heston w pierwszej Planecie Małp. Bo tak naprawdę to są prequele, te trzy pierwsze części to są prequele do tego filmu Charltona Hestona. Więc małpy nie mają wrogów, z kim mają walczyć, jeżeli ludzie nie są już ich wrogami. I moim zdaniem, i bardzo dobrze, ponieważ to, co kulało w tamtych pierwszych trzech częściach, to czynnik ludzki. Przeszkadzał mi. Najbardziej interesujące rzeczy, które działy się w tamtych filmach, to właśnie działy się z udziałem małp. I gdzie moglibyśmy tutaj pójść? Moglibyśmy tutaj pójść w stronę Corneliusa, czyli następcy Cezara, który nie radzi sobie, to taki stereotyp, ale można to rozwinąć. No ja mówię to teraz, staram się najłatwiejszym planem, najłatwiejszym torem iść, jaki tylko przyszedł mi teraz do głowy, czyli Cornelius nie radzący sobie z rolą przywódcy, który chce wejść w buty swojego ojca, czyli mu dorównać. Albo można pójść inaczej, że jest bardzo właśnie takim, jest bardziej takim tyranem, który bardziej przypomina Kobę niż swojego ojca i właśnie to może doprowadzić do jakiegoś przewrotu, czy też rewolucji wymierzonej przeciwko niemu. Jeżeli dobrze pamiętam, to szympansy w Planecie Małp to zawsze były takie no, myśliciele, czy też naukowcy. Orangutany to były politycy, a goryle no to wojsko, tak, czyli siła. No i właśnie, może goryle mogłyby się zbuntować przeciwko szympansom. Jest wiele możliwości, naprawdę nieograniczona ilość, tak mi się wydaje. I to, że jak Cornelius sobie z tym poradzi, też uważam, że on jeszcze nie do końca jest rozpisany, praktycznie w ogóle jeszcze nic nie powiedział, także możemy iść w każdym innym kierunku. Nie jest zamknięty, nie jest określony, jego pochodzenie, jego myśli jeszcze nie są nam znane, także wydaje mi się, że cały czas możemy tutaj wycisnąć z tej historii coś dobrego, z tej sagi i z tej postaci, która, kto wie, może będzie jeszcze bardziej badass niż Cezar, co byłoby bardzo ciekawe. Kolejnym problemem, jaki tutaj ludzie zaznaczają, jeżeli chodzi o czwartą część Planety Małp, to któż miałby zostać reżyserem następnej części? Matt Reeves odchodzi, zajmie się Batmanem. Kto może być nowym reżyserem? A dlaczego nie Matt Reeves? Jak się nie mylę, to Christopher Nolan, który robił Batmana Początek, Mrocznego Rycerza, później Mroczny Rycerz powstaje, to pomiędzy tymi filmami robił zupełnie inne filmy. Więc czemu by Matt Reeves nie miał zrobić Batmana, później wrócić do Małp?
później zrobić Batmana i później może znowu wrócić do małp i kończyć nową trylogię, tym razem z Corneliusem. Nie widzę w tym żadnego problemu. Dla artysty to nawet lepiej. Czasem odsunąć się od jakiegoś projektu i zrobić inny. Oczyścić głowę z Batmana, zrobić małpy i później na przemian. Nie widzę w tym problemu. Naprawdę reżyser może się zająć dwiema seriami naraz. Zwłaszcza, że chce, a Matt Reeves chce kontynuacji małp. Chce się tym zająć. Więc naprawdę. I ostatnim problemem, jaki wychodzi w komentarzach od ludzi, to bez Serkisa to nie to samo. W sensie bez Cezara to nie to samo. Grającego, odgrywanego przez Andy'ego Serkisa. No to w tym momencie chyba sobie żartujecie. Weźcie nalepkę Caesar z kombinezonu, jaki miał Andy Serkis, zerwijcie ją i naklejcie Cornelius. Boom. Andy Serkis może zagrać Corneliusa. Dlaczego? Ponieważ występuje tutaj motion capture, czyli nie trzeba innego aktora. Andy Serkis ciągle może zagrać Corneliusa i może zagrać go zupełnie innego niż Cezara na swój sposób. A co ciekawe, taka mała ciekawostka, już kiedyś to było robione w tej starej serii z Charltonem Hestonem. Roddy McDowall, aktor, grał Corneliusa, a później cofnął się w czasie, tam miał syna i tego syna później też on grał. Czyli to by była taka troszeczkę odwrotność. Po prostu tutaj Andy Serkis by grał pierw Cezara, a później by zagrał swojego syna Corneliusa. Oczywiście, jeżeli chciałby powrócić, no ale wydaje mi się, że jakby mu zaproponowali, to pewno tak, bo w końcu jest najlepszy w tym biznesie, jeżeli chodzi o motion capture. Okej, ale przejdźmy dalej. I ostatnią rzeczą, jaką się dzisiaj zajmę, to pytanie znowu od Facebookowicza dotyczące Cable'a. Czy nie przypomina za bardzo Terminatora? Nie tak dawno otrzymaliśmy pierwszy image dotyczący Cable'a, czyli postaci odgrywanej przez Josha Brolina, która ma się pojawić w nowym Deadpoolu, Deadpool 2. Jeżeli nie wiecie nic o tej postaci, to tak naprawdę Cable nazywa się Nathan Summers, występujący w serii X-Men. Tak, dlatego Summers, ponieważ jego ojcem jest Scott Summers, czyli Cyklop. A matką Jean Grey, a tak naprawdę to klonem Jean Grey, Madeline Pryor chyba się nazywała tak naprawdę ta postać. No i jest synem Cyklopa. Niestety został zarażony, jak się nie mylę, jeżeli dobrze pamiętam, to chyba był zarażony, czy została mu wstrzyknięta jakaś śmiertelna choroba i musiał zostać wysłany w przyszłość, żeby tam przetrwać, raczej przeżyć. No i musiał tam także pozostać. Ale od czasu do czasu cofa się z przyszłości w przeszłość. Dokładnie chyba on się cofa z lat... Chyba to był jakiś 3000 rok? Jakieś 3000 chyba. Czyli dość daleko w przyszłość. Hej, więc można powiedzieć, no koleś cofający się w czasie, no tak, trochę to przypomina Terminatora już, nie tylko pod względem wyglądu. Ale tak naprawdę co nam przypomina Terminatora? No to chyba to metalowe ramię i to oko, tak? Które wygląda jak oko Terminatora, aczkolwiek to oko nie świeci się zawsze. To tak wygląda tylko na tych zdjęciach, ono co jakiś czas tylko się rozpala, czyli zawsze nie będzie mu się świecić. Chyba dlatego tak bardzo przypominał Terminatora. No mi się podoba, powiem szczerze. Napisałem na Facebooku, jak opublikowałem to zdjęcie, że troszeczkę wydaje mi się, że nie jest tak napakowany. Jednak Cable, jak widzicie na zdjęciach tych komiksowych, no to ma bary jak szafa. No, jest po prostu ogromny w barach i w klacie. No Josh Brolin na tych zdjęciach taki ogromny nie jest. Ja w postaci, jeżeli chodzi o postać Cable'a, to widziałem tą postać odgrywaną przez Stephena Langa. Chciałem, żeby to on zagrał go, właśnie jego. Zwłaszcza, że chyba były nawet takie spekulacje w sieci w pewnym momencie. Nawet był, że jak się nie mylę, to Brad Pitt także miał go zagrać. A nawet Pierce Brosnan też były takie spekulacje. No wyszło to nie najgorzej, tak mi się wydaje. Trzeba zobaczyć, jak on będzie się poruszać i tak dalej. Także no... Porównywanie do Terminatora, no zobaczymy po pierwszym zwiastunie, jak się przedstawi Josh Brolin jako Cable. W ogóle cieszę się, że ta postać będzie w Deadpoolu, dlatego że nie może być Wolverine. A Cable taki, jeżeli chodzi o swój humor, o swój charakter, to taki podobny jest troszeczkę do Wolverina, czyli takiego gbura. Nie mówię, że jest to zastępstwo Wolverina, bo Hugh Jackman bo odszedł teraz i już nie będzie Wolverinem. Będzie ktoś inny na pewno, bo jeszcze się spotkamy z nim. Tu nie ma żadnego ale, że nie. Na pewno ktoś go zagra już w niedługiej przyszłości. Ale w tym filmie bardzo fajnie, że będzie Cable. Małomówny Cable i dużomówny Deadpool. No, będzie ciekawie. Także na tych zdjęciach Josh Brolin jest sam, więc za bardzo nie można go porównać do innych osób. Pamiętam na Comic-Conie
ostatnim Comic-Conie, jak stał promując Avengers, bo gra także Thanosa, Josh Brolin gra Thanosa w Avengers Infinity War. I no i tam już mi się wydawał duży w porównaniu do innych ludzi, z którymi stał, chociażby do Roberta Downeya Jr., to wyglądał przy nim jak gigant. Także może po prostu to tylko jedno zdjęcie. Wygląda, że nie ma dużych bicepsów, bicków, czy też klaty. No i co, to tyle, jeżeli chodzi o pierwszy podcast. No podcast, no nazwijcie to jak chcecie. Mam nadzieję, że wam się podobało. Będzie tego więcej. Jeżeli chcecie jakieś przesłać pytania, to jak mówiłem na początku, to przesyłajcie na Facebooka, na maila. Wszystko macie w linku w opisie, gdzie możecie przesyłać. Tutaj MV, ja mówię, ty słuchasz, pozdrawiam. I jak zwykle do usłyszenia. Pa!